demoralizujące tego wszędzie jest pełno. Najpierw modlitwa, w Radiu Z kuszą, a później działanie. Pomodlić tych ludzi, do których idziemy, te dzieci, młodzież, i iść z miłością, przekazywać wiarę. O, u nas też bardzo szybko, ośmielam się to mówić, bardzo szybko kościoły będą puste. Zmanipulowane. My odejdziemy za parę lat, kuszą. Ale za kilkanaście lat będą puste, opustoszeją. Ja nie mówię, że zupełnie puste, ale idzie to, co na zachodzie do nas. I nie jest przypadkiem, że my jesteśmy w Szkole Maryi, Radio Maryja. Tyle możemy się nauczyć przez to radio. Jeżeli się sami uczymy, stajemy się uczniami Pana Jezusa, Matki Bożej, to uczniowie idą i głoszą. Iść i głosić. Modlitwa, a później nie marnować żadnej okazji. Widzę tu siostry zakonne. Widzę siostrę Jadwigę, Jadwiżanę też. Pozdrawiam serdecznie. Właśnie siostry, też prosimy Was o modlitwę, ale i o działanie takie. Wszędzie, gdzie się tylko da. I oglądajmy się, że to tylko księża mają robić, czy siostry. Wszyscy. I dlatego Bóg zapłać całej rodzinie Radia Maryja, tym, którzy chcą być takimi ewangelicznymi siercami. Bóg zapłać za to. Wszędzie, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek odbieracie to radio czy telewizję. I absolutnie, spieszmy się. Jeszcze jedno, to, że nas tak atakują, że oczerniają. Niedawno TVN mówił, że jakie to pieniądze, jakie miliony dostaje ten Rydzyk od rządu. Niektórzy w to uwierzą, a to jest kłamstwo. Jak trzeba temu TVN-owi jakiś proces wytoczyć? Jak to wygląda? Ksiądz będzie procesy wytaczał? A drugie, gdzie byśmy wygrali w Polsce proces? Przecież te sądy i prokuratury są bardzo często nic nie warte. Dlatego Pan Jezus i ludzie. I za to wszystko, za dobro, za to głoszenie Pana Jezusa, za modlitwę, za świadczenie z całego serca dziękujemy. Tylko nam zostaje dziękować Wam i Panu Bogu. Ojcze, przepraszam, tak poważnie, ale sytuacja jest poważna. Jesteśmy u świętej, to tym bardziej starajmy się o ewangelizację Europy i świata. Święta obojga narodów, mówił Jan Paweł II o świętej Jadwidze Śląskiej. No, trzeba ewangelizować i Polskę, i Niemcy, i Francję, i całą Europę, i świat. I Polacy mogą to zrobić. Ojcze, Bóg zapłać. Ojciec też pięknie wygląda. I wczoraj ojciec transmisję prowadził i dzisiaj. Ojcze, z całego serca Bóg zapłać za wszystko. Ojcu, pozdrawiam przy okazji rodziców wszystkich, ojca i wszystkich najbliższych. Pozdrawiam serdecznie. Tam bardzo blisko Dębicy. Niech się trzymają. Tam dużo dobrych ludzi jest, ojcze. Bóg zapłać, ojcze. I wszystkich prosimy, bądźmy ewangelicznymi siercami. Jeszcze raz. Bądźmy. Miesięcznik dla dzieci. Tygodnik dla dzieci. Dobre treści, dobre audycje, powiedzieć, jaka audycja jest dobra, jakim przestajesz, takim się stajesz, dawać im dobre rzeczy, dobre towarzystwo, także medialne i będą dobrzy wszyscy, dzięki, kochani, w górę serca, alleluja i do przodu, alleluja i do roboty, dziękuję, z Bogiem. Z Panem Bogiem. Serdecznie dziękujemy ojcu założycielowi, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za te słowa zachęty, za słowa również mobilizacji, dlatego aby być
ewangelicznym siewcom. I wiemy, że tutaj w Trzebnicy jest dużo osób, które właśnie w ten sposób postępują. Między innymi jest nam tutaj pani Elżbieta, która jest przewodniczącą. Pani Elżbieto, prosimy tutaj do nas. Koła, które tutaj już od 21 lat, tak? Funkcjonuje i posługuje, pani Elżbieto. Witam serdecznie. Serdecznie wszystkim. Cieszę się, że jest nas tak dużo. 21 lat już działamy w naszym bazylice przy świętej Jadwice. Prowadzimy różną działalność. Kroniki wskazują, jak będziecie tam poczęstowani, to będziecie widzieć moje kroniki i wszystkie inne rzeczy, które robimy tutaj w terenie właśnie bazyliki. I gratulujemy tych różnego rodzaju właśnie przedsięwzięć, które podejmuje pani Elżbieta wraz z rodziną Radia Maria, z kołem przyjaciół rodziny Radia Maria tutaj w Trzebnicy. Za to poświęcenie, za ten czas, za te siły, za te pomysły, serca Bóg zapłać. Dla pani Elżbiety i dla wszystkich. Jest z nami również Pan Józef. Pan Józef jest skąd? Przyjechałem z Milicza. To niedaleko jest Trzebnicy. Raz po raz Miliczanie przyjeżdżają, bądź to na przykład na odpust świętej Jadwigi. Pielgrzymki tutaj idą na Jasną Górę przez Trzebnicę z Wrocławia i z Milicza. A Panie Józefie, w Miliczu jest również koło przyjaciół Radia Maria? Jest Radio Maria już dosyć długo. No krócej może niż tutaj w Trzebnicy, ale jest nas spora grupa, około 95 osób jest. Pięknie, to prosimy również przekazać serdeczne pozdrowienia, panie Józefie. I jeszcze są z nami, któż jest z nami? Teresa z Obornik Śląskich, też prowadzę koło już 21 lat, będzie w listopadzie mnie, jak właśnie jest to koło u nas i tak cały czas istniejemy. Mamy każdy trzeci piątek miesiąca mszę świętą poprzedzoną różańcem, no, spotykamy się, także no, nie tylko koło przyjaciół, ale inne grupy z innymi grupami, tak, czy to opłatek, czy to tak właśnie. Częściej wyjeżdżamy na te pielgrzymki. A w Toruniu, w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II już byliście z pielgrzymką? Byliśmy w tamtym roku właśnie razem ze Żmigrodem i byliśmy na tej konsekracji właśnie i tak mamy zamiar jechać już jak będzie wykończona ta bazylika, żeby tak no już dokładnie obejrzeć i na dłużej się. Pani teraz tak spoglądam na chór tutejszej, tutejszego sanktuarium, tutejszej bazyliki i tutaj również są przepiękne organy, ale powiem szczerze, że w sanktuarium teraz ostatnimi dniami też już zostały w części one zamontowane. Powiem szczerze, że robi to bardzo, bardzo duże wrażenie. Niezmiernie, dlatego też no, z niecierpliwością oczekujemy, jak te piękne organy tam w Toruniu zabrzmią, bo wizualne są przepiękne. Dlatego też serca zapraszamy i dziękujemy za to wsparcie, którym nas obdarzacie. Ojciec dyrektor tutaj już wywołał pani Teresa. Pani Teresa jest z Wrocławia, prawda? Tak, nazywam się Teresa Pentelska, jestem z parafii Chrystusa Króla z Wrocławia. Jestem przewodniczącą już 20 lat, a nasze koło istnieje już 22 lata. Zostało związane w 1995 roku przez księdza Kazimierza Bolesława Kazimierczaka. A obecnie naszym opiekunem jest ksiądz Tadeusz Poprawa, którego serdecznie pozdrawiam, ale pozdrawiam szczególnie też naszego księdza proboszcza Andrzeja Godynia, proszę proboszczu, bądź pozdrowiony, tak jak i wszyscy kapłani, dziękuję wam, nasze że nam dzieci tak bardzo pomagacie. Podekscytowane. Jak pielgrzymka podwórkowy kółek różańcowy, gdzie jest na górę? Czy z Wrocławia wyjeżdża pielgrzymka? Tak, już jesteśmy gotowi do wyjazdu, mamy cały autokar, ludzie nam dosponsorowali, księża też pomagali i finansowo, i przy ogłoszeniach. Wyruszamy 11 czerwca, mamy też posiłek dla dzieci u księży Salezjanów w Kopcu, których też serdecznie pozdrawiamy. Jedziemy jak najbardziej, całą radością z panią Anią Papiernik, przewodniczącą Biura Radia Maria i Irenka Skozanowa, też pani Jankowska. Wszyscy
żeśmy na to, na ten czas pracowały, żeby właśnie dzieci wszystkie pojechały, ale dużo dzieci jedzie z domu dziecka. Pielgrzymkę mają zasponsorowaną, także dzieci się cieszą, ale też z nami jedzie siostra Tadeła, która który raz już z nami jedzie i jedzie pani pedagog ze szkoły. Także do zobaczenia. Interesa. Pięknie. Ta interesa tutaj pięknie mówi, ale też pięknie działa. Prawda? A jest z nami, jak można imię? Bartosz. Bartosz, ty jesteś tutaj z Trzebnicy? Tak? Wstań chwileczkę, pokaż tutaj się o, do kamery elegancko. Bartosz, a powiedz mi, ty do której klasy już chodzisz? Do trzeciej. Do trzeciej? A z tyłu za tobą to jest... Kto to jest? Weronika. Siostra? Tak. Pięknie, a Weronika do której klasy chodzi? Do trzeciej, do przedszkola. Do przedszkola, no pięknie. A słuchajcie, a na Jasnej Górze u Matki Bożej już byliście, czy jeszcze nie? Nie. Tak, troszeczkę tutaj do tej jeszcze miejscu. Nie, tak? No to trzeba się wybrać, słuchajcie. Tak. Najbliższą mnie... Tak. No to było. To byłeś, to pięknie. Ale do mamy się jak najczęściej jeździ, prawda? A dlatego też serce zapraszamy, tak. Abyście właśnie ale, w tę niedzielę tak, nie, na pielgrzymkę dzieci nie wybrali się tego. Razem z Radiem Maryja na Jasną Górę. Do naszej ukochanej matki Maryi Królowej Polski. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Cieszymy się, że i dziś jesteście z nami. Pocałuj myszkę. Ale i są z nami też siostry. Jest siostra Jadwiga, tak? Siostra Jadwiga Jadwiżanka. I są siostry Bornuszki, które są związane bardzo konkretnie z patronką tego miejsca. Tu jest z nami siostra, jak ma siostra na imię? Teodozja. Siostro Teodozją. Święta Jadwiga Śląska. Jaki taki szczególny rys moglibyśmy w naszym życiu przenieść z jej życia? Miłosierdzie, opieka nad biednymi, bezpośrednia posługa im. Siostro, pięknie, Bóg zapas za to i zapraszamy też w 21.30. Dziś będziemy mówić o właśnie świętej Jadwidze Śląskiej podczas naszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria 21.30. A my wszyscy już skupmy się, wyciszmy nasze myśli, otwórzmy nasze serca, bo przychodzi ten, który jest nasz Pan, drogi, ten, który najbardziej nas kocha, obdarza miłością i pragnie nas obdarzać tą miłością każdego dnia, każdej godziny, każdej sekundzie naszego życia. Otwórzmy nasze serca na tę miłość, która do nas przychodzi. Dobra. Prośmy o tę siłę, abyśmy byli ewangelicznymi siewcami. Bóg zapłać za to spotkanie, za wspólną modlitwę. O tę modlitwę serca serca prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze. Prosimy już pieśń na wejście, piękny chór. Pięknie na pewno też i brzmi. Dlatego też poprosimy, aby w ramach przygotowania wybrzmiał piękny śpiew. Radio Z spadło na psy, rzeczywiście.
tutaj już kilkudziesięciu dni jesteśmy w... Deklarację współpracy z wojskiem podtrzymuje też prezydent Radomia Radosław Witkowski. Chęć udziału w pokazach potwierdziły ekipy m.in. z Ukrainy, Hiszpanii, Niemiec i Holandii. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Amerykański ambasador przy ONZ twierdzi, że prezydent Donald Trump wierzy, że zmiany klimatu są faktem i że trujące substancje są jedną z przyczyn. Nikki Haley mówiła o tym w wywiadzie dla telewizji CNN. Wcześniej Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z tak zwanego porozumienia paryskiego, którego celem jest ratowanie klimatu. Prezydent uzasadniał swoją decyzję względami gospodarczymi. O tym, co nauka mówi o zmianach klimatycznych, nie wspomniał. Potem unikał także pytań dziennikarzy dotyczących kwestii naukowych. Teraz ambasador Haley zapewniła, że Waszyngton nie uchyli się od odpowiedzialności i że będzie dbać o przyrodę, choć już poza porozumieniem paryskim. Decyzję Trumpa ostro skrytykowali światowi liderzy i aktywiści. Także w USA grupa gubernatorów i burmistrzów miast sugerowała, że będzie działać tak, jakby porozumienie paryskie obowiązywało. Gubernator Kalifornii Jerry Brown powiedział: gdy Trump się uchyla, Kalifornia idzie z nurtem głównym, a jest nim walka ze zmianami klimatu. Wraz z Chinami i później z Europą wiele osiągniemy. Kalifornia zamierza w przyszłości pozyskiwać 100% swojej elektryczności ze źródeł odnawialnych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 18.35 na zegarze. Serwis gospodarczy. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta i Solidarności podsumowała trwającą od 18 maja tego roku kampanię Godny Wybór – Przywrócenie Wieku Emerytalnego. Jej celem jest zwrócenie uwagi przyszłych emerytów na zależność między wiekiem przejścia na świadczenie a jego wysokością, mówiła Elżbieta Rafalska. Emerytura to prawo, a nie obowiązek. Zanim skorzystasz z tego prawa, chcemy, żebyś wiedział, jakie świadczenie emerytalne otrzymasz, jeżeli zdecydujesz się już dzisiaj czy jutro przejść na tą emeryturę, bądź jakie świadczenie otrzymałbyś, gdybyś pracował rok czy dwa lata dłużej. W związku z tym sprawdź, zanim zdecydujesz. Od 1 października zostaje przywrócony poprzedni wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Równe zasady powinny dotyczyć wszystkich podmiotów realizujących przewozy pasażerów samochodami osobowymi, ocenił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, komentując dzisiejszy protest taksówkarzy, który odbył się w 4 miastach: Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu. Zapowiedział też, że w tym tygodniu pod obrady rządu trafi projekt ustawy regulującej tę kwestię. Tymczasem jutro rząd zajmie się budżetem na 2018 rok, poinformował rzecznik Rady Ministrów Rafał Bochenek. Wynika z niego, że polska gospodarka w przyszłym roku rośnie o 3,8%, a bezrobocie nadal będzie malało, mówił rzecznik. Nastąpi dalszy wzrost zatrudnienia i poziom bezrobocia przewidywany na koniec 2018 roku będzie kształtował się w okolicach 6,4%. Inflacja na poziomie 2,3%. Przewidujemy również dalszą redukcję deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 2,5% PKB. Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2018 roku zapisane w projekcie ustawy budżetowej, jak poinformował Rafał Bochenek, sięgnie 4443 zł. A na jutrzejszym posiedzeniu rząd zajmie się także przedłożonym przez ministra energii projektem stanowiska wobec budowy gazociągu Nord Stream 2. Polskie władze od dawna prezentują negatywne stanowisko wobec tej inwestycji. Więcej informacji na naszej stronie gospodarka.polskieradio.pl. A teraz informacje ze sportu. Andrzej Janisz. Marcin Matkowski i Czeszka Lucja Hradecka odpadli w grze mieszanej z tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Polsko-czeska para przegrała z Casey de Lacroix z Australii Amerykaninem Radziwem Ramem 1-6 i 3-6. Polscy piłkarze przygotowują się do meczu z Rumunią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Na zgrupowanie dotarli kolejni zawodnicy, m.in. obrońca VfB Stuttgart Marcin Kamiński. To będzie bardzo ciężkie spotkanie, że tutaj przeciwnik w żaden sposób się nie położy i nie ma wpływu na to, że ostatni mecz był wygrany wysoko pewnie, tylko to będzie nowe spotkanie, nowe rozdanie i każdy wie, o co toczy się gra. Tak? To dla Rumunów jest na pewno ostatnia szansa, żeby walczyć o ten awans, także to będzie bardzo, bardzo trudne spotkanie.
W bojowym nastroju przyjechał pomocnik Lechii Gdańsk Rafał Wolski, który wraca do zespołu Adama Nawałki po 3 latach. Po tym całym sezonie przyjeżdżam tutaj na pewno z uśmiechem, pełny emocji, motywacji do tego, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, żeby dać trenerowi na walce no to zaufanie, które mi mnie obdarzył, żeby się odcięcić. Na pewno trener ma swój skład zaufanych zawodników, którzy jednak dawali bardzo dużo tej reprezentacji, patrząc na miejsce, w którym jesteśmy jako reprezentacja. No widać, że to idzie wszystko w dobrym kierunku i na pewno nie będzie mi łatwo wskoczyć do drużyny, ale na pewno znam tutaj właśnie całą kadrę, więc jeśli chodzi o aklimatyzację, to nie będzie problemu. A piłkarze Legii Warszawa, którzy wczoraj zdobyli Mistrzostwo Polski, dzisiaj będą na gali Ekstraklasy rywalizować o nagrody. O tę dla najlepszego trenera Jacek Magiera. Wielka sprawa dla nas, że obroniliśmy tytuł Mistrza Polski. Cieszymy się. Wiemy, jak ten sezon dla Legii wyglądał, jakie były początki. Najpierw strata bardzo duża, 12 punktów, potem odrabianie, Liga Mistrzów, porażka z Borussią Dortmund, mecze ze znakomitymi drużynami jak Real, Sporting, punkty zdobywane z tymi zespołami, gonitwa cały czas w lidze, wygrywane mecze, budowanie zespołu od podstaw, od początku, gra taka, która się zaczęła podobać, ale cały czas strata. I na koniec to, co chcieliśmy. Prześcignęliśmy wszystkich, wygrywając Mistrzostwo Polski, które smakuje wybornie, bo takiego scenariusza chyba nikt by nie był w stanie przewidzieć ani napisać. Taki sezon chyba się już nigdy nie powtórzy, chociaż nie można zakładać, bo różne rzeczy się zdarzają. Natomiast dla nas to, co najcenniejsze, jest to, że się nie udało, tylko że my to wydarliśmy wszystkim zespołom, bo goniliśmy nie jeden klub, tylko 4. A Jacek Magiera będzie dziś gościem magazynu sportowego kilka minut po 20. Polskim Radiu 24. Politycy bawią się w opadanie puzli w swojej własnej partii, informuje Rzeczpospolita. Jaki może wyjść nam obrazek? O to pytamy naszego gościa. A naszym gościem z Krakowie jest dr Jarosław Flis, socjolog, publicysta i komentator polityczny. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie doktorze, Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do przetasowania rządu, informuje Rzeczpospolita. Miałoby to wyglądać tak, że Marek Kuchciński nie będzie już marszałkiem Sejmu. Zastąpi go obecna premier Beata Szydło, a stary rządu przejmie Mateusz Morawiecki, obecny super wicepremier. Czy dla pana to jest te spekulacje, na które powołuje się Rzeczpospolita, powołując się na bardzo dobrze poinformowane źródła w Prawie i Sprawiedliwości, to jest realny scenariusz, czy political fiction? No to skrąży gdzieś tam od gru chyba roku, co najmniej po Polsce. Nie wydaje mi się, że był jakoś bardzo realistyczny, chociaż no, nikt tego nie wie, dlatego że partia rządząca jest w niejakim impasie, szuka wyjścia z takiego impasu i nigdy człowiek nie wie, co tam jak będzie wypadkowa tego typu poszukiwań. Więc to się może zdarzyć, natomiast oczywiście nie byłoby to chyba rozwiązanie świadczące najlepiej o strategicznych zamysłach, dlatego że bez wątpienia Morawiecki będzie łatwiejszym celem do atakowania ze strony opozycji i trudniejszym do budowania tego wyobrażenia o PiS-ie, które do tej pory wydawało mu zwycięstwo, niż pani premier Szydło. No, zresztą nie bardzo widać powód, dla którego by się można by ją zmienić z powodów takich oficjalnych, bo oficjalnie wszyscy się wpierają dobrze. No wiadomo, że za plecami wygląda to inaczej, ale tak naprawdę nie wydaje się, żeby Witold Morawiecki miał taki talent polityczny, żeby mógł przejąć tą rolę, żeby mógł tu być jakąś wartością dodaną. A tego typu zmiany, bardzo poważne zmiany, biorąc pod uwagę, że niektórzy zakładają także wciąż powrót prezesa Prawa i Sprawiedliwości na fotele premiera, to byłoby dobre w kontekście innej informacji, o której informują Rzeczpospolitą parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, czyli potrzeba wygaszenia sporów w czasie kampanii wyborczej przed nadchodzącymi wyborami. No to zmniejszenie liczby konfliktów jest na pewno czymś, na czym partii rządzącej powinno zależeć. To do tej pory było pewnym elementem. To, że partia taką lekką ręką rozpoczęła nowe konflikty, tak jakby ją cieszyło to, że ktoś przeciwko niej protestuje, że tak jakby ją to utwierdzało w przekonaniu słuszności. No wiadomo, że to jest złudne. No znaczy to na dłuższą metę rządzącym konflikty społeczne szkodzą. No to polega na tym, że niektóre z tych konfliktów już są rozkręcone całkiem dobrze i nie wygląda, żeby się miały się wygasić. No udało się w tej chwili wygasić stole samorządową
nic nie wskazuje na to, żeby to wróciło, chociaż tam jakieś echa jeszcze cały czas się pojawiają. No, wciąż mamy uchodźców, mamy terroryzm, tak. Do tego no, jeszcze konflikt związany z prawem. Bo to jest rzeczywiście taki konflikt, w którym można liczyć na większą. Też coś jest oczywiście wątpliwe, następuje pewne wymęczenie, pytanie też, jakie będą koszty. Natomiast na pewno reforma oświaty jest taką, w której tak naprawdę dopiero wszystko się rozkręca. Bo na razie te pierwsze decyzje wcale nie najtrudniejsze są za samorządami, a w tej chwili, na przynajmniej patrząc z tego, co się dzieje w Krakowie, no okazuje się, że ta sieć szkół, którą trochu pod presją kuratoriów, pod presją lokalnych uwarunkowań Rada Miejska uchwaliła, no to ona nie podąża za oczekiwaniami wyborców. Panie doktorze, tak. Czasu dużo nie mamy, jeszcze mam pytanie o Platformę Obywatelską. Podobno Platforma czeka na efekty Kopacz. Po wzwyżce spowodowanej efektem Tuska ma nastąpić załamanie sondażowe dla Platformy. Widzi Pan taką możliwość, ale proszę o krótką odpowiedź. To znaczy, mi się wydaje, że to jednak jest znacznie bardziej złożone i że to prostej analogii nie ma, dlatego że Ewa Kopacz miała zupełnie inne cechy niż wszystkie inne osoby i trudno sobie to wyobrazić, żeby tak powtórzyło. Bardzo dziękuję za komentarz ekspercki. Naszym gościem był dr Jarosław Flis, prosto z Krakowa, socjolog i komentator polityczny. Dziękuję serdecznie. I tym komentarzem, no właśnie, political fiction, czy też nie political fiction, kończymy nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie. Tu Polskie Radio 24, to była audycja popołudniowa. Za chwilę gospodarka dla każdego, a my słyszymy się ponownie jutro. Zapraszam jak zwykle tuż po 16:00. Dobrego wieczoru. Gospodarka dla każdego. Przed mikrofonem Justyna Golonko i nasz gość, pan Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ceny paliw spadają od kilku tygodni. Co wpływa na te spadki? Z czego one wynikają? No dwa zasadnicze elementy. Po pierwsze to stabilna sytuacja na rynku ropy naftowej. Tutaj ropę mamy w okolicach $10 w tej chwili, co jest takim poziomem niewskazującym na podwyżki. No i drugi element to oczywiście dobry kurs złotówki w stosunku do dolara. Złotówka nam się ostatnio umacnia. A zawsze im większa wartość złotówki, tym niższe ceny na stacjach paliw. Ale ostatnio Organizacja Krajów Eksportujących Ropę, OPEC, zdecydowała, że cięcia produkcji ropy utrzymane zostaną aż do marca 2018 roku. Ceny ropy na światowych giełdach poszły wtedy w górę, ale tylko na chwilę. Rynek spodziewał się innej reakcji. Oczywiście ceny ropy poszły nieco do góry, natomiast te zapowiedzi o przedłużeniu restrykcji zostały już skonsumowane chyba wcześniej. W związku z czym rynek bardzo krótko zareagował małymi wzrostami, po czym no, obserwowaliśmy już spadki i to spadki poniżej $50 za baryłkę. Więc to, co miało wywołać efekt znacznych podwyżek, w zasadzie sprowadziło się do stabilnej sytuacji, a nawet można powiedzieć, że wręcz obniżek notowania ropy naftowej na rynkach światowych, bo sytuacja w Afryce Północnej, szczególnie w Libii i w Nigerii, nam się stabilizuje. Dostawy z rynku amerykańskiego ze złóż łupkowych są coraz większe, w związku z czym nawet przedłużenie tych restrykcji do końca pierwszego kwartału 2018 roku nie wpłynęło na notowania giełdowe w znaczący sposób. Czyli oznacza to, że ta podaż ropy na rynku nadal jest bardzo duża? Na rynku utrzymuje się duża podaż, jest duża nadpodaż w zasadzie ropy naftowej, a dodatkowo jeszcze mamy do czynienia z nadpodażą produktów gotowych. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie huby przeładunkowe w Europie Północnej są zapakowane produktami naftowymi na pełno, co na pewno nie sprzyja podwyżkom cen już gotowych produktów na rynkach lokalnych. Czyli może to oznaczać, że i ta ostatnia decyzja OPEC, a także być może kolejne limity na produkcję surowca, to wszystko może nie doprowadzić do zlikwidowania tej nadwyżki ropy na rynku? Pewnie nie. Tutaj będzie dużo zależało od tego, jak poszczególne kraje będą podchodziły do tych ograniczeń. Jeżeli limity zostaną utrzymane i nie będzie przekroczeń, tak jak zwykle to mamy w przypadku krajów OPEC, coś się deklaruje, a wydobywa się zwykle znacznie więcej. Również podobną sytuację możemy mieć ze strony Rosji. W związku z czym wtedy będziemy mieli stabilną sytuację. Natomiast gdyby
limity zostały naruszone, czyli producenci zaczęli, no tak jak to już miało miejsce w przeszłości, dążyć do lekkiego wyścigu w zdobywaniu klientów i w operowaniu coraz większej ilości ropy. Będziemy mieli do czynienia ze znacznym spadkiem notowym. Możemy mieć do czynienia ze znacznym spadkiem notowym. To Pana zdaniem z czym będziemy mieć jednak do czynienia? Który scenariusz jest najbardziej możliwy? Wygląda wszystko na to, że sytuacja będzie w miarę stabilna, czyli ropa gdzieś tak jak w naszych prognozach z początku roku, jak to określaliśmy, będzie kształtowała się między 45 a 55 dolarów w tych widełkach. I do tego mocna złotówka powinna doprowadzić, że ceny na rynku krajowym będą na poziomach takich, jak w tej chwili obserwujemy, albo wręcz jeszcze niższych, a to oznacza, że cena diesla może nam się zbliżyć w granicy 4 zł za litr. Czyli kierowcy mają i najprawdopodobniej będą mieli powody do zadowolenia. Po prostu na stacjach benzynowych płacą mniej. Tak, to prawda. Praktycznie od 6-7 tygodni już mamy sytuację, kiedy ceny na stacjach z tygodnia na tydzień są coraz niższe. One są praktycznie w tej chwili mniej więcej na poziomie października ubiegłego roku. To zarówno jeśli chodzi o benzynę 95, jak i olej napędowy. I wszystko wskazuje na to, że najbliższe tygodnie, mimo tego, że zbliżamy się do wakacji, również powinny charakteryzować się obniżkami cen. A więc kierowcy tuż przed sezonem wakacyjnym powinni być zadowoleni. Dodatkowo jeszcze mamy dosyć stabilną sytuację, jeśli chodzi o marżę przy sprzedaży paliwa, co też jest elementem w jakiś sposób ograniczającym podwyżki. Wiadomo, że okres wakacyjny to jest zawsze ten czas, kiedy operatorzy stacji paliw chcą sobie troszeczkę budżety podratować. W tej chwili mamy taką sytuację, że znacznie nam się zwiększyła legalna sprzedaż paliwa na rynku, co wiąże się z ograniczeniem szarej strefy. Dodatkowo te marże są na dosyć przyzwoitych poziomach, w związku z czym nie ma takiej presji wśród operatorów na podnoszenie cen, jak to było w latach poprzednich. Czyli Pana zdaniem, bo tu rozmawialiśmy o tym, co będzie przed wakacjami, ale dochodzimy do tych wakacji. Czy latem zatem też nie będziemy musieli więcej płacić za paliwo? Wszystko wskazuje na to, że nie. Natomiast oczywiście rynek naftowy jest bardzo czuły i na przykład ta sytuacja, którą wczoraj obserwowaliśmy, związana z Katarem, gdzie Arabia Saudyjska zerwała i jeszcze kilka krajów zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem, oczywiście to od razu zaowocowało takim pikiem cenowym. Na razie bardzo krótkotrwałym i jeżeli sytuacja się nie zaogni, to ropy na rynku jest tyle, że tego typu sytuacje nie powinny na dłużej oddziaływać. A to się właśnie będzie przekładało na to, że ceny w najbliższym okresie powinny być na w miarę stabilnych poziomach. W miarę stabilne poziomy to jakie poziomy? No w tej chwili mamy ceny benzyny 95 na poziomie mniej więcej 4,50, a diesla 4,30. Możliwe są w najbliższym czasie jeszcze delikatne redukcje tych cen, no co będzie nawet trudno oczywiście wyłożyć. Tak jak mówię, rynek jest wrażliwy, natomiast jest szansa na to, że tego typu poziomy cenowe będziemy obserwowali na początku wakacji. W czasie wakacji podróżujemy po Polsce, no i okazuje się, że na różnych stacjach paliw my bardzo różnie płacimy za te paliwa. Z czego to wynika, że w różnych częściach kraju ceny paliw mogą się różnić nawet o kilkadziesiąt groszy za litr? No głównie zależy od tego, gdzie stacja jest zlokalizowana i ilu ma klientów. W miejscach, gdzie ruch drogowy jest duży, a więc przy głównych szlakach komunikacyjnych, czy też w okresie letnim właśnie w kurortach, gdzie tych turystów jest okresowo dużo, no wiadomo, jest to okazja do tego, żeby ceny paliw nieco zwiększyć. Oczywiście im dalej od głównych szlaków komunikacyjnych, im dalej od kurortów, tym ceny są nieco niższe. Natomiast też warto brać pod uwagę fakt, że tam, gdzie jest stacji dużo, gdzie jest silna konkurencja pomiędzy poszczególnymi operatorami, to te ceny są trochę niższe. Tam, gdzie stacji jest mniej, gdzie nie ma konkurencji, no to naturalnym prawem rynku operatorzy zwykle życzą sobie troszeczkę wyższe ceny. To jeśli jedziemy w dłuższą trasę, to teraz poproszę o kilka rad. Jak tankować i na co zwracać uwagę? No przede wszystkim tankować na stacjach znanych sobie. Jeśli to jest długa trasa, to oczywiście nie będzie sensu zjeżdżać na boki i się tankować. Tankujemy głównie przy tych trasach, którymi się poruszamy, no bo jest to po prostu szybciej. Natomiast jeżeli mamy gdzieś w pobliżu domu jakąś stację znajomą, dobrej marki, która oferuje paliwa w dobrych cenach, warto się zatankować przed wyjazdem. I również warto się zatankować przed dojazdem do miejsca docelowego, bo tam na pewno, jeśli będzie to morze czy góry, będzie trochę drożej. Porozmawialiśmy o cenach paliw, porozmawiajmy o jakości. Co zrobić, żeby nie dać się oszukać, bo z tym też są problemy nadal w Polsce. Inspekcja Handlowa zrobiła niedawno badanie jakości paliw. Okazuje się, że ta jakość nam się stale poprawia.
a w momencie, kiedy rynek próbuje sobie poradzić w tej chwili z szarą strefą, ta jakość powinna być jeszcze lepsza. Wchodzimy w okres letni, kiedy parametry paliwa są znacznie łatwiejsze do utrzymania niż w okresach pozostałych, w związku z czym nie powinniśmy się spodziewać jakichś niedogodnień czy zakupu paliwa złej jakości na większości stacji. Natomiast trzeba uważać, trzeba tankować po prostu w miejscach sprawdzonych albo na stacjach firm, które gwarantują jakość swoim znakiem. Powiedział Pan o tym, że zmniejsza się szara strefa paliwowa w Polsce. Świadczy o tym na przykład ten wzrost oficjalnej sprzedaży paliw. Ten wzrost w tym roku jest naprawdę zauważalny. O ile wzrosła ta sprzedaż? Tak, rzeczywiście. Po pierwszym kwartale tego roku mamy wzrosty w wysokości około 13%, jeśli chodzi o wszystkie paliwa. A tutaj najwyższe oczywiście w przypadku oleju napędowego, no bo to było zawsze to paliwo, na którym szara strefa korzystała najwięcej. A tutaj wzrosty mamy w granicach 15%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym samym okresie zeszłego roku wzrosty dla napędu były około 5%, no to widać tą skalę, gdzie rynek odzyskuje, ten rynek oficjalny odzyskuje swoich nabywców. A dodatkowo znacznie mniej paliwa produkowanego w kraju wysyłane jest w tej chwili na eksport, a lokuje się to paliwo na rynku krajowym. To jest oczywiście z korzyścią zarówno dla budżetu, jak i dla producentów paliw, ale również dla kierowców, bo jak widać operatorzy stacji paliw, nawet przy tych nieco wyższych marżach w tej chwili, mają możliwość w zasadzie obniżania ceny od jakiegoś czasu, a nie tak jak było to w przeszłości, kiedy nadarzała się okazja, żeby tylko cenę nieco podnieść, to ta cena była natychmiast podnoszona. W tej chwili operatorzy korzystają z tego, że sprzedają więcej paliwa, no więc ta marża może być też odpowiednio troszeczkę niższa niż wymagana do utrzymania stacji i z tego korzystają. Czy ta zmniejszająca się szara strefa, ona wynika z tych różnego rodzaju rozwiązań, które weszły w życie z pakietu paliwowego choćby? Tak, to co w tej chwili obserwujemy, wynika głównie z wejścia w życie pakietu paliwowego, który został uruchomiony w drugiej połowie zeszłego roku. Dodatkowe dwa akty, które weszły potem, to był pakiet energetyczny i pakiet transportowy, który wszedł w kwietniu tego roku. To są dwa elementy, jak gdyby uzupełniające pakiet paliwowy. Ten pakiet paliwowy, jak widać, zdecydowanie zaczął oddziaływać na sprzedających paliwa w kraju, uporządkując sprawy związane z podatkami, głównie z VAT-em. Pakiet energetyczny ma uporządkować rynek pod kątem koncesji, pod kątem definicji paliw, a pakiet transportowy służy w zasadzie służbom kontrolnym do tego, żeby kontrolować to, co w papierach powinno być w porządku. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że to trzy elementy, pakiet transportowy, pakiet energetyczny, pakiet paliwowy, głównie pakiet paliwowy, unormowały nam rynek na tyle, że zrobił on się w miarę normalny, aczkolwiek cały czas jeszcze jest trochę do zrobienia. No właśnie, to Pana zdaniem, jak te rozwiązania mogą wpłynąć na rynek, te wszystkie pakiety, paliwowy, energetyczny, przewozowy, jak branża zakończy ten rok, o ile ta szara strefa może się jeszcze zmniejszyć? W drugiej połowie zeszłego roku, kiedy pakiet wchodził w życie, obserwowaliśmy podwyżki oficjalnej sprzedaży paliw rzędu 20-kilku%. Pierwszy kwartał tego roku pokazał, że te obniżki również są, te podwyżki oficjalnej sprzedaży paliw również są dwucyfrowe. W związku z czym wszystko wskazuje na to, że rok powinien się skończyć dobrym wynikiem dla całego sektora. To na pewno będzie wynik dodatni. Będzie to z korzyścią zarówno dla budżetu państwa, no bo z tytułu chociażby podatków do budżetu państwa wpłynie znacznie więcej środków finansowych. Skorzystają na tym producenci, skorzystają na tym legalni operatorzy, czyli legalni importerzy paliw do kraju, bo też ich zyski będą odpowiednio wyższe w stosunku do tego, co obserwowano chociażby jeszcze w roku poprzednim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. A więcej informacji na ten temat na naszej stronie www.gospodarka.polskieradio.pl. Tam też nasz konkurs, w którym do wygrania radioodbiornik i zegarek cyfrowy. Do usłyszenia, Justyna Golonko. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Reklama. Moi drodzy, samochód.
samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Karol, a znasz francuski? No, troszeczkę tak. O, a jakbyś powiedział, nowoczesny stek z tuńczyka Dali jest milion razy lepszy niż tradycyjny stek wołowy Chateaubriand Karola. A, to znam, to akurat proste. Le absurde. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu stek z tuńczyka 3,99 za 100 gramów. I świeży stek wołowy rzeźnik z antrykotu lub rostbefu 3,34 za 100 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. O, dzień dobry, kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli cesteczka nie podawać? Graj w punktach lotto. Po reklamie. Autopromocja. Czym żył dziś świat i czym będzie żył w ciągu najbliższych godzin? Najważniejsze tematy dnia i te, które umknęły uwadze światowych mediów. Wybieramy dla Państwa to, co naprawdę ważne i ciekawe. Rozmawiamy tylko z tymi, którzy znają się na rzeczy. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 19.30. Zapraszamy. Autopromocja. To Polskie Radio 24. Zbliża się 19. Czas na informacje dnia. Rzecznik rządu o pochówku i identyfikacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Kiedy wszyscy obywatele oczekiwali tego, że państwo zadba o dopełnienie podstawowych procedur, tego nie zrobiono. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do wprowadzenia sieci szpitali. Dużo wiecie, trudno sobie wyobrazić, żeby nie było szpitali. Amerykańska policja zapewnia, że strzelanina na Florydzie nie ma związku z terroryzmem. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Polskie państwo zawiodło w kwestii pochówku i identyfikacji ofiar katastrofy smoleńskiej, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Tygodnik w sieci ujawnił relacje świadków i zdjęcia z sekcji zwłok po katastrofie. Według relacji, do których dotarli dziennikarze Marek Pyza i Marcin Wikło, Rosjanie traktowali ciała ofiar katastrofy bez należytego szacunku. 7 lat temu polskie państwo nie spełniło swojej funkcji, mówi Rafał Bochenek. Wtedy, kiedy wszyscy tego oczekiwaliśmy, przede wszystkim najbliżsi ofiar katastrofy smoleńskiej, wtedy, kiedy wszyscy obywatele oczekiwali tego, że państwo zadba o dopełnienie podstawowych procedur, tego nie zrobiono. Pomimo wysyłania przedstawicieli na miejsce do Smoleńska, którzy powinni tego dopilnować i, co gorsze, publicznie deklarowali, że właśnie to robią, że dopilnowują, aby wszelkie kwestie związane z identyfikacją, z sekcją zwłok osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej, zostały dopełnione. Tego nie zrobiono. Dziennikarze poinformowali, że zdobyli zdjęcia wykonane między 12 a 22 kwietnia 2010 roku, ale większość z nich jest zbyt drastyczna, by je opublikować. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do wprowadzenia sieci szpitali. Kończą się prace nad niektórymi rozporządzeniami. 27 czerwca zostanie ogłoszona lista placówek, które znajdą się w sieci. Zdaniem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji dotyczących m.in. likwidacji placówek. Ustawa chroni przed zamknięciem szpitali o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa ludności, zapewnia minister. W dużym powiecie trudno sobie wyobrazić, żeby nie było szpitala, żeby szpital znikł, dlatego że komuś tam się nie opłacało prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie. A takie przypadki w ostatnich latach niestety się zdarzały i to jest coś, co po prostu pod rządami tej ustawy po prostu się skończy. Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że pacjenci odczują korzystne zmiany już jesienią, kiedy szpitale będą odpowiadały za organizację opieki po hospitalizacji. Szpital, który będzie opiekował się pacjentem na oddziale, po wypisaniu pacjenta do domu, będzie mu również zapewniał opiekę w poradni przyszpitalnej, specjalistyczną, jeśli takiej potrzebuje, a także rehabilitację leczniczą, jeżeli takiej potrzebuje. W sieci znajdą się placówki, które od co najmniej 2 lat mają umowę z NFZ-em i w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy.
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Marzeny K., która wytoczyła proces miastu stołecznemu Warszawa. Kobieta domagała się blisko 10 milionów złotych odszkodowania za sprzedane nieruchomości przy ulicy Brackiej. Marzena K. przejęła kamienicę w drodze reprywatyzacji, odkupując roszczenia do sprzedanych lokali. Sąd uznał umowę nabycia roszczeń dotyczących nieruchomości za nieważną. Sędzia Tadeusz Bolanda powiedział, że umowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zawierając tę umowę, powódka zobowiązana była do zapłaty na rzecz zbywcy kwoty 30 tysięcy złotych. Tymczasem dochodzi w tym procesie kwoty bliskiej 10 milionów złotych. Marzena K. to była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości. W październiku ubiegłego roku zatrzymało ją CBA, a prokuratura postawiła zarzuty w związku z zatajeniem w oświadczeniach majątkowych 38 milionów odszkodowań, które otrzymała w sprawach 6 innych nieruchomości, do których ma roszczenia. W procesie reprywatyzacyjnym reprezentował ją brat, mecenas Robert N., zatrzymany i aresztowany w związku z tak zwaną dziką reprywatyzacją. Usłyszał zarzuty korupcji, oszustwa i podrobienia pełnomocnictwa. Marzena K. wytoczyła miastu 4 procesy, w których domagała się 40 milionów złotych odszkodowań, między innymi za wydanie wadliwej decyzji administracyjnej, sprzedane lokale mieszkalne oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku, do którego ma roszczenia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wyrok nie jest prawomocny. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. 6 osób zginęło w strzelaninie, do jakiej doszło na Florydzie. Amerykańska policja twierdzi, że tragedia nie ma związku z terroryzmem. Strzelanina miała miejsce w położonej na przedmieściach Orlando siedzibie firmy Fiama, która produkuje zadaszenia do przyczep kempingowych. Uzbrojony w pistolet i nóż mężczyzna wszedł do środka i zaczął strzelać do pracowników, po czym odebrał sobie życie. Napastnik jest byłym pracownikiem tej firmy, który został zwolniony w kwietniu tego roku. Poinformował szeryf gminy Orange Jerry Dennings, dodając, że 45-letni sprawca miał na koncie serię drobnych przestępstw związanych z posiadaniem marihuany i jazdą samochodem pod wpływem środków odurzających. Nie mamy żadnych informacji wskazujących na związki sprawcy z organizacjami terrorystycznymi. To najprawdopodobniej mamy do czynienia z przemocą w miejscu pracy. Dodał szeryf, informując, że w dochodzeniu poza lokalną policją bierze udział FBI. W Stanach Zjednoczonych co roku od kul ginie ponad 32 tysiące Amerykanów, czyli prawie 90 osób dziennie. Ponad 21 tysięcy odbiera sobie życie, 11 tysięcy to ofiary zabójstw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Wieczór pogodny w całej Polsce. Nigdzie nie powinno padać, ale już jutro synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Będzie też pochmurno. Możliwe są nawet burze. Bez opadów jedynie na krańcach północno-wschodnich. Temperatura jutro przeważnie od 23 do 27 stopni Celsjusza. Uwaga, podczas burz porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Punktualnie 6 minut po godzinie 19. Mateusz Drozd przed mikrofonem. Dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam do wspólnego słuchania Polskiego Radio 24 do północy. Co przed nami? Po 19.30 świat w powiększeniu, czyli tematyka międzynarodowa, sport po 20.00, magazyn piłkarski, dziś w edycji sportowej, historia na dziś po 20.30, kwadratura kultury po 22.00, dziś o niewidocznej stronie dziennikarstwa, interakcje. To audycja Agnieszki Furtek-Bilnik, dziś o mechanizmach obronnych. Czy chronią, czy ograniczają? Po 23.00 i jeszcze jedno zaproszenie. Podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Zapraszam od 21.00 do 22.00. A już teraz w studiu Jerzy Jachowicz, jego gość. To znaczy, że będziemy przyglądać się kulisom spraw. Kulisy spraw. Dobry wieczór Państwu, a moim gościem jest pan Tomasz Wróblewski, dziennikarz, publicysta, zresztą jest stałym publicystą, chcę powiedzieć także Polskiego Radia 24, komentuje codziennie problemy ekonomiczne, jest związany z Warsaw Enterprise. Panie Tomaszu, czy mogę się tak do pana zwracać? Tak, można. Panie redaktorze, panie dyrektorze, przecież pamiętam panie Tomku, jak był pan moim szefem w Newsweeku przez ładne kilka lat. Tak, miło to wspominam. Tak, więc ponieważ to kulisy, to chciałbym wrócić na chwilę, biorąc pod uwagę nasz temperament polityczny i pana, i potroszę mój w mniejszym pewnie stopniu, mianowicie sprawę
kulisy odwołania rządu Jana Olszewskiego 4 czerwca 1992 roku. Ciekaw jestem, co pan wtedy robił. Gdzie pan był? To była końcówka kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Bill Clinton miał zostać później prezydentem, a senator Lloyd Benson, dla którego wtedy także pracowałem jako senatora, później miał wkrótce zostać sekretarzem skarbu. Studiowałem i pracowałem, współpracowałem wtedy już z tygodnikiem Wprost i Radio Wolna Europa jeszcze, które funkcjonowało wtedy, miało biuro w Waszyngtonie. Czy docierały do pana, do Ameryki, te echa tych jednak dla Polski przełomowych momentów? Znaczy, informacje oczywiście, że docierały. Docierały same depesze, gazety czy korespondencje z gazet, ale przypomnę, że internet wtedy nie funkcjonował tak jak dzisiaj, nie można było obejrzeć plików filmowych. Docierali także ludzie do Waszyngtonu, wiele osób i polityków, urzędników, którzy przyjeżdżali do Polski i opowiadali. I wtedy to rzeczywiście te ich relacje, raz, że skrajnie różne w emocjach, dwa, że dość bezładne, ciężko było to sobie uporządkować, jak zresztą chyba wielu ludziom, którzy wtedy żyli. Znaczy, jakiś wielki galimatias nerwów, emocji, podejrzliwości, sądzę, wtedy wyłanią się z tego. Z czasem pewne rzeczy zaczynają się porządkować. Rzeczy skomplikowane okazują się być znacznie prostsze z uwagi na to, że zwykle motywy, jakie kierują ludźmi, okazują się bardzo ludzkie. Strach przed ujawnieniem ich przeszłości, chęć utrzymania władzy, zawiści, które wszystkie te elementy fantastycznie zagrały w tym przypadku tej długiej nocy. Dzisiaj widzę to znacznie wyraźniej. Znaczy, to jest tak, że jeżeli ktoś był poza granicami kraju i nie był częścią tej atmosfery, potem przyjeżdża po wielu latach i zaczyna oglądać ten film, słuchać wypowiedzi ludzi, to wydaje mu się to znacznie bardziej oczywiste, proste, ale zdaję sobie sprawę, że dla ludzi, którzy w tamtych czasach byli, to nie było takie oczywiste. No, ale musiał pan jakoś dosyć trzeźwo i realnie to oglądać Polskę, bo kiedy pan wrócił już na stałe i dostał pan propozycję prowadzenia, właściwie otwarcia w Polsce Newsweeka, to o ile dobrze pamiętam, to odniósł pan wielki sukces, więc sądzę, że ten, że się ten nie było tak po kolei, plasował, prawda? Się, musiał plasować się jakoś w tym nurcie takiego realistycznego oglądania Polski. On był oczywiście w innym miejscu wtedy Newsweek, ale też ja miałem doświadczenia pracy już w życiu z kropką. Po przyjeździe, po bardzo krótkim pobycie w Krakowie i w RMF-ie, potem pracowałem przez 2 lata w życiu z kropką, z środowiskiem ludzi no tak różnych jak Łukasz Warzecha. Prawie pan Persów. Był Łukasz Warzecha i Piotr Zaremba, ale był też Tomek Wołek. Część osób, które wylądowała potem w Gazecie Wyborczej, część osób, która wylądowała gdzieś na manowcach publicystyki, a część jest do dziś znanymi publicystami. Także to była taka dość ciekawa mieszanka i ci ludzie chyba się kształtowali wtedy. Im te różnice poglądów i stanowisk, widzenia świata robiły się coraz głębsze i coraz bardziej te różnice i wartości się klarowały wtedy. Potem był Newsweek. Newsweek był dopiero 2001 rok, ja wróciłem w 1997 do Polski i już no, wtedy już polską politykę lepiej rozumiałem. Tak, a jak pan dzisiaj rozumie polską politykę? No może to nie jest, właśnie się tak zastanawiam, czy to jest polityka, czy przede wszystkim polityka, czy a nie, czy przypadkiem przede wszystkim ludzkie sprawy.
Chodzi mi o to, co się okazuje po ekshumacjach zwłok oraz po dzisiejszym reportażu w tygodniku W Sieci o tym, co się działo w prosektorium rosyjskim w Moskwie, gdzie składano ciała do trumien. Ach, trudno mi powiedzieć, co się działo w głowach ludzi, którzy podejmowali decyzje. Oczywiście wiemy, co się dzieje w naszych głowach, jak smutne to jest, przykre i odrzucające i trudne do zrozumienia. Z pewnością ówczesny rząd znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, podejmował decyzje szybko i dość bezmyślnie. Też myślałem o tym, co w zasadzie powinien polski rząd wtedy zrobić. Jedno, co powinien na pewno, względem wartości, które sam Hołubi, które ciągle podkreśla, o tym liberalnej demokracji, wolności wyboru, poinformować o tym rodziny. Najgorsza prawda jest czasem lepsza od kłamstwa i powiedzieć im, dać im wybór. Powiedzieć, żeby to oni zdecydowali, co się ma dziać z tymi ciałami i z trumnami. Czy mają czekać na przykład 3 miesiące, możliwe, na pochówek, czy pół roku? Ale niech oni podejmą tą decyzję świadomie. No, tak bym to zrobił z punktu widzenia takiego myślenia o ludziach jako niezależnych istotach, empatycznie i sądząc o tym, że rzeczywiście każdy ma uczucia, ma rodzinę, inaczej trochę to odbiera. Jedni chcą szybko mieć to za sobą, inni prawdopodobnie chcą do końca wiedzieć i mieć ten wybór. Jeżeli tyle ludzi stawia się poza nawiasem, nie daje im się wyboru rodzinom, to niezależnie od tego, co oni wtedy by powiedzieli, to w tej chwili na pewno mogą się czuć podle i czuć się marginalizowani, podmiotowieni. Tak jak mówi... Lekceważeni. Na pewno, jest to upokorzenie. Z amerykańskiego punktu widzenia, dlaczego jest to nie do pomyślenia? No bo te rodziny by zaskarżyły państwo, może to się jeszcze zdarzy, na ogromne pieniądze. Znaczy podjęto za nich, bez nich decyzję, upokorzono ich, narażono ich na kolejne wstrząsy, traumę, którą będzie w tej chwili znowu badanie tych ciał. Także tu mogę sobie wyobrazić, że na przykład amerykańskie państwo zachowałoby się inaczej. Na pewno by dało prawo wyboru i na pewno by chroniło się w ten sposób przed ewentualnymi pozwami sądowymi. A jaki by los, jak już jesteśmy przez sekundę tymi wyobrażeniami, jak w normalnym, demokratycznym państwie te najbardziej nawet dramatyczne sprawy mogą być załatwiane, to co by się działo z politykami, takimi, którzy by...